Telewizja w Polsce.pl, Marcin Fiołek. Kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam do porannej rozmowy naszej telewizji, a razem ze mną Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, wczoraj mocna, duża konwencja Prawa i Sprawiedliwości zainaugurowała nam sezon polityczny w pełni już i na dobre. I niektórzy komentatorzy wskazują, że to było dość niespodziewane otwarcie Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim jeśli chodzi o pokazanie nowych twarzy, młodych twarzy, że to nie było takie pis, jakie znaliśmy do tej pory. Jest w tym coś na rzeczy? Panie redaktorze, od dawna mówiliśmy o tym, że prawo i sprawiedliwość jest partią młodych ludzi. Może nie każdy w to wierzył, ale więcej osób może uwierzy po wczorajszej konwencji. Pokazaliśmy przede wszystkim, że jako środowisko polityczne, jako prawica, odrobiliśmy te wszystkie lekcje z lat poprzednich, gdzie przegrywaliśmy wybory, dlatego że byliśmy podzieleni. Wczoraj pokazaliśmy siłę. W jedności na prawej stronie sceny politycznej. To po pierwsze, po drugie, pokazaliśmy rzeczywiście wielu młodych kandydatów, ponieważ także z rodzinami mamy na listach wielu młodych kandydatów, którzy idą właśnie teraz w wyborach samorządowych, walczą o jak najlepszy wynik o zwycięstwo w swoich małych ojczyznach. No i pokazaliśmy, że mamy program dla samorządu. Myślę, że że to są trzy najważniejsze kwestie. Nie tylko ci, którzy byli wczoraj pokazani, są młodymi, perspektywicznymi kandydatami, bo przecież jest Sylwester tułajew w Lublinie, i Waldemar Buda w Łodzi i nawet tutaj u mnie na Pomorzu Środkowym w Wałczu młody Marek Subocz, wicewojewoda obecny, który ma wielkie szanse, żeby zostać burmistrzem Wałcza nie, także na pewno mamy drużynę młodą, ale też mamy wielu doświadczonych kandydatów i na pewno to będziemy w kampanii pokazywać. To skoro wspomniał Pan o Pomorzu, jest kilka województw, które wydają się nie do odbicia, mówiąc trochę językiem bitewnym, dla Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie pomoże czy Województwo Zachodnio-Pomorskie również jest takimi województwami które no, wydają się być bastionami Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Czy to jest czy jest scenariuszem realnym, że któreś z województw ściany Zachodniej uda się Prawo i Sprawiedliwości przejąć? Panie redaktorze nie ma rzeczy niemożliwych w polityce już nieraz udowodniliśmy, ja rozmawiałem dziś rano z jednym z kandydatów właśnie który startuje na Pomorzu Zachodnim i mówi o tym, że na jego konferencje lokalne media przestały przychodzić Prawa i Sprawiedliwości ale mówi nie martw się będziemy chodzić od drzwi do drzwi dotrzemy do każdego mieszkańca i taka kampania blisko ludzi tak którą już pokazaliśmy, że można nią wygrać wprowadziła. Nowe standardy w życie polityczne, bo powiem panu, że tak ostatnio się nad tym zastanawiałem. To jest bardzo ciekawe zjawisko. W sytuacji, w której kiedyś nie było internetu, nie było tak bliskiej relacji polityka z obywatelem z mieszkańcem wygrywało bardzo wielu y, polityków, którzy wystarczy, że o godzinie tam 19 czy 19,30 byli w wiadomościach czy w innych serwisach informacyjnych y, ze swoim przekazem i wygrywali dziś dzięki mediom społecznościowym, dzięki internetowi, dzięki temu, że pokazaliśmy w kampanii, że można być blisko ludzi, można z nimi rozmawiać, spotykać się. Y, wiele masek opadło, no bo y, gdybyśmy mieli się tylko i wyłącznie opierać na wizerunku medialnym, który przez lata tworzył na przykład pan Trzaskowski, to można było powiedzieć, że niezmącony, wspaniały wizerunek młodego, perspektywicznego polityka, jak przyszło tylko i wyłącznie do takiego spotkania z obywatelami, z mieszkańcami, kiedy trzeba było pójść na spotkanie w jednej, drugiej, trzeciej dzielnicy, maska opadła. Okazało się, że ten wizerunek medialny nie ma nic wspólnego z tym, jak ten człowiek na co dzień z ludźmi rozmawia, i tylko taka kampania jest szansą powodzenia i, i. Trzeba z tego korzystać i trzeba w, tym, w ten sposób prowadzić kampanię wyborczą i nasi kandydaci tak będą robić? dopytywałem o ten województwa ściany zachodniej, bo te wybory samorządowe są bardzo trudne dla Prawa i Sprawiedliwości, choćby biorąc pod uwagę ostatnie wybory samorządowe w 2014 roku tylko jedno na 16 województw, jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma realną władzę. Jaki jest apetyt, jeśli chodzi o najbliższe wybory czy o przejęcie kolejnych sejmików? Adam Bieran mówił o ośmiarosłach, powinno czterech, pięciu sejmikach, które można realnie odbić, a pan Pan. Przede wszystkim, panie redaktorze, trzeba mówić o tym, że przecież Platforma cały czas mówi o tym, że próbuje nam odbić, odebrać władzę. Przecież to Platforma rządzi w samorządach. My dzisiaj praktycznie nigdzie nie rządzimy w samorządach. w. w w paru miejscach w skali kraju. I trzy, musimy zrobić wszystko, żeby móc realizować także nasz program rządowy na poziomie województw i, i z takim przesłaniem w tej kampanii idziemy. Wie pan, że na przykład w województwie zachodniopomorskim właśnie w tym, w którym jest rządzi platforma obywatelska dzisiaj, gdzie są między innymi afera melioracyjna, gdzie, gdzie, gdzie od lat rządzi platforma obywatelska, na koniec sierpnia tylko 21% wyprawki. Plus było wypłacone przez samorządy. To znaczy dlaczego? Dlatego, że samorządy nie składają zapotrzebowania do wojewody. Mamy na przykład jedną gminę w powiecie wałeckim, gdzie nie złożono na razie żadnego zapotrzebowania, a wiemy, że 300 wniosków leży w gminie o, o świadczenie wyprawka plus złośliwość co, polityczna? w tej chwili. Albo niefrasobliwość, albo właśnie, właśnie złośliwość. Czyli albo to są ludzie, którzy. Nie potrafią zadbać o to, żeby mieszkańcy na czas to dostali, albo przeciwko mieszkańcom działają, żeby nie wypłacać rządowego programu. I to jest no to, to jest samorządów, skandal. o którym mówił prezydent Kaczyński wczoraj. absolutny skandal. To jest sytuacja taka, że przecież ci samorządowcy nie robią złość nam, oni robią nazłość ludziom, którzy czekają na dobry program rządowy. I ważne jest to, żeby dotrzeć do mieszkańców, że nie otrzymują tego świadczenia. Jeszcze, bo zapewne otrzymają z opóźnieniem, ale nie otrzymują go dla, tego nie dlatego, że rząd nie chce im tego wypłacać, tylko dlatego, że samorząd nie współpracuje z rządem, żeby to płynnie było przeprowadzone. A to realny problem, duża skala jest tego zjawiska. Panie redaktorze, są województwa, gdzie idzie to bardzo dobrze, a są województwa, takie jak zachodniopomorskie, niestety niechlubne na przedostatnim miejscu, gdzie jest 21% tylko wypłaconych na koniec sierpnia świadczeń. To jest absolutny skandal. My jutro również mamy spotkanie w MSWiA odprawę taką z wojewodami. Będziemy także na ten temat rozmawiać o inną odprawę chciałbym dopytać bo wczoraj po konwencji Prawa i Sprawiedliwości na warszawskiej Woli premier Morawiecki ruszył w Polskę PiS busem gdy pojechał do Łowicza mają być także inne miejsca na trasie przejazdu premiera Morawieckiego ale politycy Prawa i Sprawiedliwości udali się nie do PiS busa ale do samochodów i pojechali na Nowogrodzką gdzie było podobno spotkanie mobilizacyjne bez kamer z Jarosławem Kaczyńskim o czym prezes PiS mówił na takich spotkaniach zamkniętych. Przede wszystkim to było posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, więc byli posłowie, senatorowie. Jestem przekonany, że, że mobilizacja jest w naszych szeregach i że w tej chwili wszyscy wiedzą, że, że to są bardzo ważne wybory, które rozpoczynają ten, ten sezon na w tej chwili y, trójskok wyborczy, no bo mamy wybory samorządowe, Europarlament a nawet z wyborami. Parlamentarnymi i później prezydenckimi czwórskok, więc yy, takie kluby parlamentarne, na których rozmawiamy o bieżących kwestiach i na których Powiedzmy sobie, wyznaczamy sobie cele na najbliższe tygodnie, to jest normalna kwestia, więc nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ale rzeczywiście mobilizacja jest potrzebna, bo jeżeli wystawiamy kandydatów, to nie po to, żeby tylko i wyłącznie wystartowali, ale po to przede wszystkim, żeby wygrali. I wszyscy muszą mieć tego świadomość, że w tej chwili gramy na tych kandydatów, którzy startują w wyborach samorządowych. I jeżeli komuś kandydat, się nie podoba to, jeden czy drugi na radnego czy, czy, czy do sejmiku województwa bo sejmiki są bardzo ważne czy na prezydenta czy na burmistrza to w tej chwili każdy swoje ambicje powinien schować do kieszeni to bardzo głęboko bo dziś najważniejsze jest to żeby, wygrać i odbić platformę Obywatelskiej która w tej chwili rządzi w samorządach jak najwięcej samorządów Ale właśnie na to prezes Kaczyński zwracał... Uwagę na to, żeby poskromić własne ambicje i własne interesy? Ja myślę, że to wszyscy bardzo dobrze wiemy, ale też. Yy, yy. Mówię, rozmawialiśmy przede wszystkim o, o kwestiach związanych z najbliższymi tygodniami, z planem na najbliższe tygodnie. A był duży problem, jeśli chodzi o tworzenie list wyborczych. Wiemy, że decyzją Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości nie będzie można łączyć funkcji w spółkach Skarbu Państwa, tych wysokopłatnych, z miejscem na liście wyborczej tej partii. Był problem ze złożeniem takich list, były dramatyczne dylematy, jak niektórzy szepcą w kuluarach. Panie redaktorze, u nas na Pomorzu Środkowym nie było żadnych... Ja jestem szefem okręgu Koszańskiego, nie było żadnych problemów z tym. Jestem przekonany, że w wielu miejscach również nie było problemów. No wiadomo, że. Często się zdarza tak, że, że są osoby mocno zaangażowane w pracę na rzecz samorządu, a jednocześnie pracują w jednym czy w drugim miejscu. No, nie zawsze są to dobre wiadomości dla tych osób, no ale jest taka decyzja, trzeba ją zrealizować i iść dalej. No ale były takie momenty, w których kolejni politycy prawa i sprawiedliwości decydowali się na koniec kariery politycznej właśnie ze względu na pozycję czy pracę w spółce skarbu państwa? Myślę, że na pewno takie sytuacje były i, i zapewne jak zarejestrujemy listy, do rad miast, do rad gmin, do, do sejmików, to będzie to widoczne, ale jestem przekonany, że również były takie sytuacje, że ktoś postanowił działać dalej na rzecz samorządu. Ja nie wiem, jak to wygląda w skali kraju, bo na co dzień się tym nie interesuję. Mam wiele kwestii, którymi się zajmuję jako wiceminister, jako poseł z Pomorza Środkowego, więc nie odpowiadam za struktury partii, nie wiem, jak to wygląda w innych państwach okręgach pozakoszalińskich. Wspomniał pan o tym, że trochę zmienia się specyfika dzisiaj kampanii wyborczej prowadzenia tej kampanii, że dużą rolę odgrywają media społecznościowe internet że trochę one burzą ten dotychczasowy obraz zastanawiam się czy nie ma pan takiego wrażenia które ja osobiście mam bardzo bardzo mocne, że zamieniliście się miejscami z platformą obywatelską z rokiem 2000, jeśli chodzi o rok 2011 12 kiedy to platforma nadawała ton kiedy to prawo i sprawiedliwość było wyłącznie odtwórcze i trochę jednak bezradne są sądząc też po kolejnych wynikach wyborów dzisiaj to platforma mam wrażenie nie wiem czy pan się zgodzi jest właśnie odtwórcze. Trochę partią, która nie ma pomysłu na rzeczywistość. Jak pan wspomina tam te lata z czasów głębokiej opozycji PISU, to widzi pan te porównania, czy, czy jednak nie? Ja pamiętam, jak prezes Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział mi, że po prostu bardzo często młodzi ludzie porozmawiają o politykach młodych, brakuje im cierpliwości w polityce. I ta cierpliwość jest bardzo potrzebna i właśnie to, o czym pan mówi, że. Ta pewnego rodzaju konsekwencja Cierpliwie Przecież my wtedy jeździliśmy od powiatu do powiatu, spotykaliśmy się, przychodziło kilka, kilkanaście osób. Dziś w tych samych miejscach przychodzi kilkaset osób na spotkania i to wcale nie z liderami Prawa i Sprawiedliwości, tylko z szeregowymi posłami. W związku z tym, panie redaktorze, warto być cierpliwym w polityce i przede wszystkim pokornym, bo, bo jeżeli myślę, jestem przekonany, że Platforma przegrała dlatego, że brakuje jej na pewnym etapie. Takiej samozachowawczości i pokory. Bo gdyby, gdyby te cechy były, to myślę, że mieliby dużo lepszy wynik. Ale trzeba być konsekwentnym, mieć cierpliwość i, i rzeczywiście być pokornym i, i wiedzieć o tym, że w każdej chwili można przegrać. Mówi Pan o tym, że na spotkania z politykami prawa i sprawiedliwości przychodzą setki mieszkańców poszczególnych regionów. O co pytają na, na takich spotkaniach po tych trzech latach już niemal rządów prawa i sprawiedliwości? Są pretensje, są uwagi, są wątpliwości. Oczywiście zdarza się. To jest praca polityka. Trzeba na ten temat rozmawiać. Przecież nie będziemy mieli tylko spotkań takich, gdzie ludzie będą tylko zadowoleni i będą bili brawo. Bardzo się cieszę, że przychodzi na spotkania takie. Ja również organizuję w terenie. Wiele osób, które do tej pory nie były zaangażowane w życie publiczne, polityczne, pytają się o wiele kwestii, mówią o swoich problemach. Myślę, że prawu jest, dzięki Prawu i Sprawiedliwości w ostatnim czasie mamy pewnego rodzaju nową jakość w życiu publicznym, że politycy rzeczywiście są bliżej obywateli. I teraz trzeba robić wszystko, żeby, żeby pamiętać o tym, że trzeba się wsłuchiwać w głos obywateli, mieszkańców, że trzeba z nimi rozmawiać, że trzeba z nimi współpracować, że przede wszystkim my po to jesteśmy, żeby im służyć, a nie po to, żeby, żeby tylko być cały czas, słuchać pozytywne kwestie. Wiemy, że wiele spraw jest zaniedbanych. Przez, przez te kilkanaście lat ostatnich zostało wiele spraw zaniedbanych, musimy robić w pewnych kwestiach takie skoki cywilizacyjne, nie da się ich zrobić wszędzie, dlatego też pewnie ludzie przychodzą z wieloma problemami, ale zazwyczaj te tematy są to tematy takie życia codziennego, problemy bieżące, to nie jest wielka polityka, to są takie problemy bieżące. I ten program, o którym wczoraj mówiliśmy, o którym mówił premier Morawiecki pół roku temu, jest odpowiedzią właśnie na te bieżące problemy, polity... bieżące problemy mieszkańców. Bo na przykład skoro pan premier Morawiecki był ostatnio w Koszalinie podpisać umowę na szerokopasmowy internet, to znaczy, że po prostu na tych terenach, po w większości, na Pomorzu Środkowym, przez lata brakowało... Podstawowych, podstawowych spraw, Prawo i Sprawiedliwość ruszyło do przodu. I dziś możemy na przykład także podłączać tam do internetu do każdej szkoły i dwudziestu paru gospodarstw domowych. I to jest ten skok cywilizacyjny, którego brakowało na przykład na tych terenach przez lata, ale właśnie potrzeb jest wiele Te drogi lokalne, które realizujemy. Jeździmy po kraju, widzimy, jakie są potrzeby i nasz program. Będzie w dalszym ciągu odpowiadał na tego typu problemy codzienne Polaków. To jeśli o codziennych problemach Polaków mowa i o skoku cywilizacyjnym do wykonania, to zapytam o strajk włoski w policji, jaki podobno szykuje się. Wszystkie zarządy wojewódzkie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego policjantów otrzymały wewnętrzną instrukcję ze wskazówkami dotyczącymi strajku włoskiego. Mają na przykład odmawiać korzystania z radiowozów, których stan techniczny budzi wątpliwości, pisze Dziennik Gazeta Prawna. I rzeczywiście, jeśli poczytać fora choćby e, policjantów, fora tych, którzy są zaangażowani, zaangażowanych zaangażowani w codzienną pracę na rzecz policji czy służb mundurowych to no to może nie nie chcę powiedzieć że tam wrze ale naprawdę naprawdę jest gorąco jest sporo pretensji o pensję o stan właśnie, mm, narzędzi czy, czy, czy tego wszystkiego z czego korzystają na bieżąco policjanci bierzecie to pod uwagę widzicie ten, te, te te protesty w MSWiA oczywiście panie redaktorze mówiłem o. O zaniedbaniach, które narosły przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, i na pewno tutaj od trzech lat próbujemy rozwiązać zaniedbania, które przez lata narosły także w służbach mundurowych podległych MSW. Najpierw rozpoczął ten proces minister Błaszczak, w tej chwili prowadzi go minister Brudziński Jest program, program modernizacji służb mundurowych. W efekcie także pracujemy od trzech lat na tym, żeby zwiększyć. Pensje policjantów, wiemy o ich ciężkiej pracy, doceniamy tą pracę, jaką na co dzień wykonują i w tym roku była to podwyżka dla osób najmniej zarabiających, a w przyszłym roku będzie to od stycznia kolejna podwyżka dla policjantów, w efekcie której średnio będzie zwiększona pensja o 800 zł od 2015 roku czyli w ciągu lat, lat, lat 2016 2019 ta pensja 800 zł średnio Ale przekonują, że to jest cały czas za mało że jest jeszcze inflacja że rosną ceny w związku z tym ta podwyżka tylko jakby wyrównuje Wyrównuje ten stan, który był przed latem. Pan minister Brudziński jest otwarty na dyskusję. Jako dowód na to powołał w pierwszych dniach swojego funkcjonowania w MSW ja pełnomocnika do spraw współpracy ze związkami zawodowymi. Wiem, że minister, Bruzi, minister Zieliński w zeszłym tygodniu, wiceminister odpowiedzialny za służby mundurowe, spotkał się także z przedstawicielami związków. Robimy wszystko, żeby w miarę możliwości budżetowych wyjść naprzeciw oczekiwaniom związkowców. Jestem przekonany, że dojdzie tutaj do porozumienia. Nie grozi nam strajk włoski. Panie redaktorze, na pewno tego typu informacje będą się pojawiały w mediach, bo jest to pewien element negocjacji jednej y, y, strony związkowej z MSWIA. Na pewno mogę zagwarantować, że w MSWIA jest y, y, taka atmosfera, aby jak najszybciej. Y, y, była ugoda pomiędzy policją y, związkami zawodowymi policji y, a rządem i, i będziemy robić wszystko żeby tak było a jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polaków to nieco zmieniając temat jak pan patrzy na tego typu historię, jak ostatnia w trakcie jednej z manifestacji kodu gdy no, już była pełnomocnik rządu do spraw stulecia no, obchodów stulecia wojewody, wojewody, wojewody. No, ale wojewoda to przedstawiciel także także rządu mm, dolnośląskiego tak wojewoda dolnośląskiego to pani pełnomocnik uderzyła w twarz. Jedną z przedstawicielek dość agresywnie zachowujących się, no ale jednak w ramach mam wrażenie cywilizowanej dyskusji jednak protestujących z ramienia KODU. Panie doktorze, od zawsze mówiliśmy, że nie ma miejsca na agresję w życiu publicznym, nie ma miejsca na agresję w polityce. I ta pani wczoraj złożyła rezygnację. Została zaproszona przez wojewodę na rozmowę. Przyszła z, z rezygnacją. Jakkolwiek byśmy nie krytykowali tych, którzy nie mają żadnego programu, bo totalna opozycja nie ma dzisiaj żadnego programu. Platforma i, i partie opozycyjne przede wszystkim zajmują się tym, że biegają po polskich miastach, miasteczkach, wieszają różnego rodzaju koszulki na pomnikach albo przeszkadzają w uroczystościach państwowych. Zresztą nie są są to duże grupki, to są bardzo małe grupki, ale bardzo hałaśliwe. Ale nie może taka agresja nie może budzić agresji z drugiej strony i ja myślę, że to jest taka cywilizacyjna zmiana. To jest nowa jakość, że jeżeli ktoś źle się zachował, popełnił błąd, to na drugi dzień od razu zrezygnował z pełnionej funkcji, z funkcji publicznej. Przypominam sobie, że jak parę tygodni temu jedna z liderek kodu obrzuciła pałac prezydencki butelkami z nieznaną substancją, to była bohaterką mediów totalnych przez parę dni, wywiady w jednym tygodniku, w jednym dzienniku była bohaterką partii opozycyjnych liderów tej partii partii totalnej opozycji, całkowicie inna jakość, nie ma zgody na agresję, nawet gdyby była ona w takiej sytuacji, która jest odpowiedzią na inną agresję, nie ma takiej zgody, jest od razu wyciągnięte są konsekwencje. A jeśli chodzi o język używany przez polityków, także prawa i sprawiedliwości, to jak pan odbiera czy przyjmuje takie wpisy, choćby Krystyny Pawłowicz, pani poseł, pani profesor, która no w dość nie wiem jakiego, jakiego określenia użyć, charakterystyczny sposób wypowiada się na Twitterze, atakując na przykład wczoraj jedną z dziennikarek stacji lokalnych katolickich. Panie doktorze, przede wszystkim pani profesor dzisiaj przeprosiła, przeprosiła za te swoje słowa wczorajsze. Myślę, że w debacie publicznej zbyt często pada zbyt wiele mocnych słów, ale zbyt rzadko też politycy przepraszają za to, nie potrafią się przyznać do błędu. Myślę, że, że warto często poskromić pewnego rodzaju emocje. Ale warto też przepraszać, mi się cieszę, że ta sprawa została wyjaśniona między paniami. Goni nasz czas, a jeszcze chciałbym dopytać o to, jak pan z perspektywy kogoś, kto pracuje i wewnątrz rządu, ale też z perspektywy polityka prawa i sprawiedliwości ocenia dzisiaj pozycję polityczną premiera Mateusza Morawieckiego. To był człowiek trochę z zewnątrz obozu PIS, mówiono o nim trochę złośliwie, że bankster, że człowiek z Excela, że to nie jest twarz, którą przyjmie elektorat i wyborcy prawa i sprawiedliwości. Jak to dzisiaj pan ocenia z perspektywy kogoś, kto patrzy na to od środka? Byłem na spotkaniu w zeszłym tygodniu w Białogardzie z, z panem premierem Morawieckim. Widziałem jak sala i kilka set osób, które były poza salą, które się nie zmieściły na, na salę były zainteresowane wystąpieniem jak pan premier rozgrzewał salę jak się mówi w takim żargonie więc, nie ma problemu pan premier z tym aby, aby, zainteresować w terenie także swoimi wystąpieniami swoimi, spotkaniami mieszkańców cieszę się, że tyle osób przychodzi na spotkania, że pan premier, ze spotkania na spotkanie coraz bardziej Coraz bardziej wczuwa się także w tą rolę taką powiedzmy sobie wiecową. Gratuluję mu tego, bo to wszystko z pożytkiem dla dobrej zmiany, dla prawa i sprawiedliwości. Premier jest dziś jedną z najważniejszych, najważniejszą. Jedną z najważniejszych osób, w, jeżeli chodzi o w najbliższą kampanię, jest twarzą Prawa i Sprawiedliwości i jestem przekonany, że, że te złośliwe komentarze, o których Pan mówi, to już coś, co premier ma dawno za sobą i tych wszystkich, którzy złośliwie właśnie w ten sposób próbowali... Mówić o panu premierze, to przekonał już do tego, że także wczorajszym wystąpieniem programowym, tą piątką Morawieckiego dla samorządów. Pokazał, że jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. I najbliższe tygodnie zapewne zweryfikują tę tezę Pawła Szefernakera. Czy pan premier Mateusz Morawiecki da radę pociągnąć ten kampanijny wózek w tej sztafecie wyborczej, która czeka nas w najbliższych 21 miesiącach, jak wczoraj powiedział Jarosław Kaczyński. Na razie stawiamy tutaj kropkę. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie za dziękuję wizytę w naszym państwu, studiu. Dziękuję panu. Życzę miłego dnia. I my życzymy miłego dnia, najlepiej spędzonego z telewizją w Polsce PL, za moment po chwili przerwy przegląd prasy i zerkniemy do tego, co przygotowały dzisiaj gazety.